Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z naszej fantastycznej serii achievementowej. Wreszcie, obiecana sprawa. Witaj przyjacielu, numer jeden. Przepraszam ci, wszedłem w zdanie. Nie ma sprawy. Ja wskaczę, stary, siema! Czołem przyjacielu numer dwa, ale uwaga, warto wspomnieć, że na serwerze jest więcej ludzi, bo jest aż 5 osób łącznie ze mną. Więc zgodnie z tym, co mówiłem, będą goście i dzisiaj jest ich aż za dużo. Ale reszta za mnie nie gada, reszta sobie tylko pogrywa, ponieważ ta mapa już się powoli zaludnia. To jest rzeczywiście seria, w której będziemy robić absolutnie wszystkie achievementy. Ty jesteś bardzo stary, masz parcie na szkło. Ciągle wciskasz mi przed obiektyw. Co robisz? Stary, no bo jak. Ukradłeś mi stare żelazo, ewidentnie. Skąd niby to ma? Czekaj, ja chcę się coś zapytać. Dobra, tylko. No śmiało. Czy tam, jak te dwie brzuski rosną, ja się mogę osiedlić? Możesz się osiedlić śmiało. Ospano, zaraz też wybierzesz sobie miejsce, w którym ale się osiedlić. Ale jaja wam powiem, co nie? Na co się stało? Co? A, no jaja. Ale jaja. A, jaja, właśnie. Ale... bardzo płynne przejście i warto o tym wspomnieć, bo nie mówiłem o tym. Ostatnio śmialiście się ze mnie i ja się sam śmiałem z siebie, że mój domek wygląda jak jajo. Oto jajo. Zdecydowałem się budować autentyczne jajo na planie faktycznego tego jaja z Minecrafta, tego, że akurat nie mogę przy sobie, żeby wam pokazać i porównać, ale to jest 1:1 kształt jaja w Minecrafcie i w tym jaju po prostu mieszkam. Ogarnijcie sobie to, jak w środku to wygląda. Ej, Maciek, wiesz co? Ja mam pomysł, stary. Z każdym odcinkiem niech jajo pęka trochę, zobaczymy, co się wygląda. Nie, stary, ja mam lepszy pomysł. Z każdym odcinkiem jajo będzie się zmieniać w złote jajo, ponieważ mam bloki złota i możemy sobie... Kolejny bloków masz, gość. No właśnie, zaraz to wyjaśnię, bo to jest mnóstwo złota w ogóle, już to w przednim odcinku ludzie właśnie widzieli. Tutaj na tym biomie Badlands jest mnóstwo właśnie tego złota, więc ja jestem w stanie zbierać to i zdobywać level. Oczywiście, gdybym... A kto wysiedzi to jajko w ogóle? Jakąś kurę trzeba tu zbudować. No właśnie, weźmy kurę zbudujmy dziś. Ej, dobra, to możemy zrobić tak, że kura będzie po drugiej stronie osady i to będzie taki posąg kury i kura będzie starała się dosięgnąć do jajka, ale absolutnie nie jest w stanie i dzieli je taka przepaść. To będzie taka metaforyczna, piękna chwila. Co wy na to? Nie. Chcesz po prostu zbudować dupę kury. Kurę nad jajem. Chcesz dupę kury nad jajem, tak? A, o to ci chodzi. Ospano tam się. Ospano się prawie udusił. Chciałem taką dupę takiego X-a zrobić. Dobra, Ospano, to twoja rola to zbudowanie dupy kury, ale kiedyś. Jeszcze nie teraz. Dobra, chłopaki. On się podjarał. Jaki jest dzisiaj plan? Tutaj mam w ogóle taką gustną farmę melonów. Dzisiejszy plan jest taki, żeby zrobić sobie parę achievementów. Już wam pokazuję, co dokładnie miałem na myśli. Jest taki parę achievementów właśnie ze zrobieniem właśnie tych, jak to się nazywa, torów i wagoników i tak dalej. I ja sobie pomyślałem, że skoro tam, gdzie ostatnio zapowiadałem, gdzie był brzuskowy las, zrobiłem taką plantację powoli. Ktoś mi ją chamsko zadeptał. Czy to któryś z was? A przepraszam, nie wiedziałem, że... Stary, depczesz, po co ty robisz, człowieku? Co za koleś, nie? Za to nie ma achievementów? Ej, nie... dostałem achievement! No, jaki? Stary... Nie, zaraz ci zabiję, nie depczesz mi po polu po prostu. Jesteś bezczelny. Myślałem, że o moje achievementy też chodzi, wybacz. Stary, zapraszam cię do mojego domu, a ty przychodzisz i depczesz mi pole, nie? To jest po prostu skandal. Dobra, ja to mogę stary, mam motykę, nie? Ja mam motykę. Kaluję wyłoraj pole. Ale stary, skaczesz po tym i depczesz to dalej. Dobra, nieważne, okej. W każdym razie, tutaj zrobimy taką kolejkę, która będzie zjeżdżać od jaja gdzieś tam na dół, żeby można było na spokojnie sobie dotrzeć do tych pól, a nie musieć się targać, schodzić tak niebezpiecznie. Czyli albo PKP dziś Regio robimy. Tak, dzisiaj robimy PKP Regio na bliskie dystanse. I co jeszcze? Jeszcze mamy parę achievementów, które moglibyśmy zrobić, ale potem tym zajmiemy się może później wam pokażę, jak już zrobimy tą rzecz, którą dzisiaj mieliśmy w planie. Mam nadzieję, że koledzy będą bardziej pomagać niż przeszkadzać. Co wy na to? Nie, oczywiście, ja się biorę, już kończę. Już doświadczenie, sprowadzenie do tego, co było na zeszłej mapie, to tutaj już jesteśmy... Tak, oczywiście, Ospano też już niedługo być może zacznie streamy właśnie z tego serwerka, ja też tam będę wpadał, więc koniecznie wpadajcie od niego. Ja wam zaraz rozdysponuję trochę materiałów, które mamy do budowy i już wam daję. I zaraz wam dam jakieś narzędzia. Ale wiesz, tak, jesteś zły, że ci zadeptałem pole, więc... Trochę byłem zły, nie ukrywam. Dobra, więc tak, Ospano, gdzie ty jesteś? Kto jest zespołem, kto jest liderem tego zespołu? Kaluch, ty jesteś Ospano? Ja. Dobra, Ospano, akceptujesz tą władzę? Akceptujesz, dobra. Więc tak, dostajesz materiały, które masz rozdzielić między siebie i Ospano. Jest trochę kobla w razie czego, jeśli wam zabraknie terakoty, ale raczej budujcie z terakoty, żeby to się wpasowywało w to, co tutaj jest. Ja wszystko dam. Więc to jest to. Więc wy budujecie pomost. Czy ty mu oddajesz wszystko? Nie, nie oddajesz. Nie, no stary, ja mam z 4 staki jeszcze. Stary, oddajesz mu samego kobla, przyznaj się. Coś ty, no ja Ospano, co ty masz? Dwa staki kobla mam, no. A terakoty ile masz? Zero.
No co? Dobra, okej, nieważne, chłopaki mają konflikt w zespole, nieważne. Bo ja sam zbierałem, przepraszam, łapę. Ja myślałem, że tego faktycznie tak próbujesz zrobić. Nie, ja stary w szoku jestem. Dobra, i mój plan jest taki, żebyście zrobili gdzieś, nie wiem, tutaj taka mała stacja, gdzieś tu, gdzie stoję, niech ona idzie do tamtego słupa, potem ten z tego słupa zjeżdża na ten niższy słup i tam na dół i tam macie jakąś małą stację. Tak robicie, nie ja jasno robię. Ale ja nie potrafię budować tych grze. Stary, nie obchodzi mnie to, dostałeś zadanie, więc bierz się do roboty, nie interesuje mnie to. A skąd tory weźmiemy, gościu? A tory wam dostarczy, na razie zróbcie tą podstawę. Dobra, taką do tego, róbcie podstawę. Poczekaj, ja mam starą wizję na to, poczekaj. Zrobimy kontury i ty będziesz stary tutaj zalepiał w środek. Dobra, ale stop, zaraz, ale już jest źle. Co jest źle? Czemu źle? Jakby wiem, co? Że nie za dużo zbudowaliście. No robię stację, poczekaj, patrz, ale... pyk. Ja tutaj, tak? O tu. Ale nie, no stacja... Nie, stop, chwila, pauza. Musisz dać kilofa. Dobra, to będzie bardzo ciężka przeprawa, coś czuję, ale zaufajcie nam, to się uda. Moi drodzy, ja chciałbym powiedzieć, że zostałem rzucony na głęboką wodę przed nagrywką, nie zostało mi powiedziane, co będę robił. Nic ci nie dowiedzieli, więc ogólnie to zostanie to na żywo. Ale dobra, ja się zajmę torami, bo jestem ekspertem od torów na tym serwerku, tylko muszę najpierw dowiedzieć, jak je robić. Kurde, jak się robi tory? Znamy, jak wiem, jak się robi absolutnie wszystkie tory, poza tymi zwykłymi torami. Co wy tam robicie? Nie możecie się dogadać? O jest, dobra, umiem robić tory. Tym ładnym terakotem, stary, bo ja mam jak... W ogóle, co to jest za surowiec? No ja stary sam się też zgubiłem, ale dobra. Co wy tu wam broniliście? Czemu ta skała lewituje? Czemu ta skała lewituje, za przeproszeniem? Ale co? Aha. To poczekaj, a mogę, masz kill off? A właśnie, bo nie wystarczyłem wam narzędzi. Dobrze, chłopaki, no trzeba było się domagać, już wam daję. No stary, no my zaraz to ogarniemy ładnie, tylko no wiesz. Oto wasze narzędzia, przyjaciele. Sztuk jeden, ten się rzucił. Okay, sztuk dwa, dobra. Ale słyszałeś cwaniaka, od razu jak zobaczył kill off, to mówi, dzięki i wbiega w niego. Stary nie poczekał. Trzeba sobie radzić, nie? Halo, panie szefie. Słucham ciebie, jaki jest problem? Ja to staram się ustawić te piaski, żeby to jakoś wyglądało. A. A to git, u nas też wszystko w porządku. A to tylko się pytasz, co tam u mnie, tak? No tak, no bo nie wiem, czy jesteś zły, że źle budujemy, a, czy... Nie, spokojnie, uwielbiam was. Jesteście najlepszymi pracownikami, z jakimi miałem do czynienia kiedykolwiek, wiecie? Jak kolejka będzie niebezpieczna, też się nie będziesz wkurzał. Ale co znaczy niebezpieczna? Że co, będą dziury w torach? Albo będzie trzeba przeskakiwać? Ej, zróbcie taką, ej, to jest dobre! Zróbcie taką, że się rozpędzasz. Ja wiem, jak to ogarnąć, stary. O, i stary, tutaj zrobimy taką skocznię K30 szczyrk. A robisz taką, o, żeby do góry leciała? Żeby ten? I tu stary jump i tu będzie dalej droga. No to tak, właśnie o to chodzi. Zjazd. Ej, to będzie dobre, to będzie dobre. Dobra, witam na górze, co wy się to zrobili? Okej, jaki jest plan? Co się zmieniło? A, schodki. Ja to przebuduję trochę. Ja schodki są. I tu jest stacja, tak? Gdzie jest stacja? Ale stacja będzie ładniejsza, tylko poczekaj, bo to jest prototyp. Stary. Dobra, to gdzie stawiam tory, powiedz mi? Ja już mam tory. Tu, w ręku. Tu. Tutaj, no tu, tak? Dawaj. Okej, okay, no to lecę, no idę za tobą, okej. Okay. Skręcasz tu stary, tu no, nabierasz jeszcze trochę prędkości, a potem tu jump. Aha, i tam spadasz, tak? Tak, i tu tutaj kładziesz tory. I jesteś pewien, stary, że to się uda? Nie wiem, no będę testował na własnej skórze. No właśnie testujesz to, właśnie chciałem się zakomunikować, stary, że jesteś testerem tego sprzętu, więc idę stary po wagonik i zaczynamy. Hełm poproszę, bo będę testerem. Nie interesują mnie hełmy, stary, robię teraz wagonik, więc wjeżdżasz, stary, na żywca w wagonik. Sam se zrobię, gościu. Toż panu, co ty kombinujesz tutaj, dobra. Kurde, no patrz, jak to się teraz wygląda. Dobra, Nie, no wygląda lepiej, faktycznie, dobra. I'm ready. To jesteś gotowy, stary? Dawaj, to zjeżdżaj, stary, dawaj. Ja cię pcham. Jump. Lecimy. Też, proszę państwa, K30 szczyrk. Jedzie? O Jezu! Stary, to musi jakoś bardziej do góry chyba lecieć. Dobra, ale nie, no słuchajcie, no uczymy się na błędach. Dobra, ale... Robię. Dobra, okej. Okay, panu popchnij mnie, mordo. Wow! Jedziesz już? Dobra, jedziesz, okej. Okay. Się... Okej! Okay. Jest, udało się. Ale jak szybko pojechał sam z siebie. Dobra, elegancko, no to działa. No, no, gitara, takie... no to jest piękne zamortyzowanie tutaj. Potem. Elegancko, moim zdaniem, udało nam się to zrobić. Przy okazji w ogóle, zaliczyłem pierwszego achievementa. Dokończymy jeszcze to później, żeby to wyglądało tak elegancko, ale myślę, że tak wstępnie to mamy. Czy ktoś może pozbierać te wszystkie kawałki, które wam spadły na ziemię? A od panu tutaj widzę rzeźbi tą stację. Dobra, elegancko to wygląda, naprawdę. PKP Intercity teraz będzie, a nie PKP Regio. Już tak coraz lepiej wygląda, nie? Patrzcie, jak, z tej perspektywy patrzcie, jak to wygląda. Tu się jedzie. Dobra, elegancko. Skoczny narciarska, to jest K1 szczyrk, tak? Jak to nazwałeś? Tak, K30. K30. Może być K2 w sumie.
2 metry przeleciałem. No w sumie bardziej K2, no oczywiście. K1 w sumie to jest, bo tylko jedna kratka jest stary przestoju. Dobra, nieważne. Jadę, jest! Jedzie. Boost, dobra, boost! Przeskoczy! Jestem kozaczek. Dobra, czyli działa, okej. Czyli możemy uznać, że to mamy z głowy. Zobaczę, jakie achievementy przy okazji nam się udało zrobić. No dobra, walnęliśmy 2 achievementy z tego, reszta to są jakieś takie dosyć proste rzeczy, więc myślę, że na spokojnie. A my co? Pójdziemy spać i wyruszymy jeszcze na jakąś małą wyprawę, bo musimy znaleźć trochę zwierzaków. Kolejny dzień, piękna pora, witam was serdecznie. Co byście chcieli do ekipunku na podróż ze zdobyciem zwierząt? Wieczór i hełm mam w sumie, więc wszystko mam. Tak się składa, że mam dla was miecze, więc spoko, bo zrobiłem dużo mieczy, żeby... Tak, Tomasz rozpano miecz. Kurde, zminimalizowałem Maj na chwilę. Ej, w ogóle tak w sumie pomyślałem sobie, że możemy tam na drugiej stronie jeszcze dać ten szybki silnik. Tak, zróbmy na drugiej stronie jeszcze. Okej. Nawet fajny jest taki feeling, taki powiedziałem, lekki, jak to jedzie. Elegancko. Ty nie rąbij całego pola, człowieku, tylko trochę mnie zrąbać. Rządki, gościu, spokojnie. Dobra, stop. Okej, jesteście gotowi? Zróbmy teraz zawody, kto pierwszy znajdzie krowę i ją sprowadzi do bazy. Ten, kto pierwszy. Krowę? Dobra, kto pierwszy doprowadzi do jaja krowę, ten wygrywa. Czas start. Okej, o kurde, ale jak to stary, tam do góry? Przecież. Tak, ale tam są schodki, spokojnie, z boku są schodki. Czekaj, ja muszę iść za Maćkiem, bo pewnie już tu wyczułem. Tutaj, gdzie ja, jestem, no kurde, są schodki. Poszedłem w złą stronę. Krowy, o, tu jest jakaś farma, to jakieś gościa, kradę mu krowy. Nie, nie możesz kraść nikomu krów, musisz znaleźć stare dzikie krowy, nikogo to nie interesuje. Ale nie ma czegoś takiego jak dzika krowa, stary. Jest, stary, dzikie krowy, gwarantuję ci, to są takie... W prawdziwym życiu? Ale to nie jest stary GTA, to nie jest prawdziwe życie, stary, to jest Minecraft. Czy wy macie coś podobne, jakąś kurkę, nie ma tu starych krów, masz wyłączone moby. Nie, ale może by to być kurka, jeżeli znajdziecie chickena, to może być to chicken. I jeżeli zdobędziecie jaja i wyrzucicie jaja i wam się urodzi chicken, też się liczy wygrana. I ten, kto wygra, ten dostaje diamentowy kill off. Mam diamentowy kill off jeden. Więc warto. Chicken nugget? Chicken... Owce się liczą? Owce się liczą. What the hell, tyle owiec ominąłem, dobra, to już. Co? What? Wait a minute, siema, to schodzi. Siema, baranek. Już masz baranka? Nie gadaj. O nie. Chodź. Niestety największy pro player z nas wszystkich prawdopodobnie wygra to. Koleś, który tryharduje najlepiej w większość gier, więc dobra. Ej, ale owca długo pływa. Ale to dramat jest. Może ci się utopi. A można wsadzić owce do łódki? Można wsadzić owce do łódki, no. Ja autentycznie biegam wszędzie i tu nie ma żadnych zwierząt. Nie wiem, gdzie to znalazłem. Ja też, ja jestem w jakimś kanionie w ogóle. Lol, a ja mam na widoku naszą bazę, w sensie... centrum wioski i już jestem kurde ze 100 metrów, tylko muszę przepłynąć rzekę. I ją pali Janka, żeby nie mi wiesz. Kurde... Da, palę Janka, jak zawsze, no nie. Pali Janka, co? Gdzie się chyba znakomi na Śląsku? Co to za stwierdzenie? What the fuck? No, stary, w szczyrku K50. W szczyrku K50, jasna sprawa. Dobra, ja, owca wychodzi na powierzchnię. Ja nie widzę, nie wolno zabijać sobie owiec, prawda? W nie sensie wolno, nie wolno. No dobrze, bo to było chamskie. Kurde, ja tam biegłem. Chyba, że jak przyjdę, ale mogę przejąć twoją owcę. Nie możesz, no ja! Pewnie, że mogę, stary, nie mogę jej zabić, ja mogę ją przejąć. Nawet nie wiesz, gdzie ja jestem, no to weź się odczep. Nie ma czegoś takiego jak kampienie w bazie, gościu. Jest, stary, kampienie w bazie normalne. No co to ma być? Ja ci owcę doprowadzę, a ty się, ona się zakocha w tobie. Ale to czekaj, to gdzie trzeba tą owcę doprowadzić? Bo ja, człowieku, już ty słuchasz w ogóle tego, co mówimy. Ten żyje w swoim świecie, siedzi w kanionie. Jest, krowa! Co? Krowa! Ja mam już owca. Jak się krowę ten marszkę wkuje? Gdzie? Ta krowa się nie rusza, stary. Co jest? To nie jest to miejsce? To się ten biom zaczął tu dopiero. Co wy robicie? Poszedłeś z drugą stronę? Ja was nie widzę z jaja nikogo. O, ja widzę. Co? Co? Krowa, chodź! Nie gadaj, że ten cymbał wygra! Nie gadaj, że on wygra! Gdzie? Co? Gdzie? Co ty gadasz tutaj? Odważ się, nie ma cię! Gdzie wy jesteście? Krowa, chodź tu szybko, bo tu karuś idzie! Jest owca! Zostawiam! Gdzie krowa? Nie! Dobra, nie zabiorę ci jej! Nie zabiorę ci! Stary, nie dawaj jej tego, bo ona się dekoncentruje! Nie możesz jej tego dawać! Nie daję, no! Dobra, co no? Pomogę ona się ci, na ciebie patrzy! Pomogę ci, stary, przepcham ją, przepcham! Dobra, można uznać, że Kaluk wygrał! Nie, ja mam krowę! No z pana nikogo to nie obchodzi, już dotarł ze zwierzakiem, więc wygrał! Ale musisz dojść, stary, pierwszy, ja jestem pierwszy już prawie wchodzę! Wepchaj ją! Nie weszła, nie weszła, nie weszła, stary! Jest! Jest! Dobra, wygrane! O, panu, widzę cię, stary! A, jesteś tu! A tu krowę wbijam! Dobra, zwycięzcą... Ale tu masz ciężko, stary! Zwycięzcą jest Kaluk, więc oficjalnie na twoje ręce przekazuję diamentowy kill-off. Gratuluję i pozdrawiam serdecznie. My już kończymy ten odcinek. A, dobra, kończymy. Miejmy nadzieję, że wam się podobało. O, spano, przestań, przegrałeś, zaakceptuj to. Ale i tak byłeś blisko, nikt się tego nie spodziewał. Wprowadzę tą krowę pod stepa.
popatrz tutaj, gdzie jestem i tam naprzeciwko mnie jest krowa, stary. Aha, no dobra, okej. Okay. A my zabiegaliśmy. Dobra. Tu masz tę krowę na dole. Dobra, zobaczymy się już w innym kolejnym odcinku. Tymczasem trwajcie oczywiście na kanale chłopaków, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia!